Panie generale, szanowni państwo, zgromadziliśmy się dziś pod pomnikiem poświęconym pionierom ziemi kaliskiej, by uczcić 79. rocznicę powrotu do polskości Kalisza Pomorskiego. Miasta, który zajmuje wyjątkowe miejsce w naszych sercach. Składając wieńce i wiązanki, chcemy upamiętnić trudne losy Kalisza Pomorskiego oraz jego mieszkańców. Dlaczego więc obchodzimy rocznicę powrotu do polskości, a nie wyzwolenia Kalisza Pomorskiego? Otóż Polska utraciła kaliską ziemię w 1296 roku, gdy nasz król Przemysław II został porwany w Rogoźnie i zamordowany w okolicach Pilu. I właśnie 12 lutego 1945 roku, po 649 latach, kaliska ziemia powróciła do Polski. Historię naszego pięknego miasta kształtują ludzie, którzy w nim mieszkają i pracują. Dziś korzystamy z dziedzictwa pozostawionego nam poprzez poprzednie pokolenia, które z wielkim poświęceniem wpisały się w pejzaż Kalisza Pomorskiego. Ale też korzystamy z tego, co sami tworzymy. Jako mieszkańców Kalisza Pomorskiego łączy patriotyzm, tożsamość narodowa, język, ziemia, ale także pamięć. Jest to czynnik, który tworzy naszą wspólnotę. Kalisz Pomorski to nasza mała ojczyzna, którą upielęgnujemy. Nasze miasto to my. Pamiętamy o tym każdego dnia. Wkraczamy w drogę dynamicznego rozwoju, ponieważ kochamy nasze miasto. Rozumiemy, że tylko wspólnymi siłami możemy tworzyć coś wartościowego dla przyszłych pokoleń. Tylko twórcza praca, zgodna praca i więź przyjaźni wśród mieszkańców gwarantują sukces naszych zamierzeń, naszych marzeń. Dzisiaj oddajemy hołd pionierom ziemi kaliskiej i wszystkim zmarłym Kaliszanom, którzy z pietyzmem troszczyli się o naszą kaliską ziemię. Drodzy państwo, życzę wszystkim spokojnego, refleksyjnego świętowania. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w organizację tej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do dowódcy 2. Brygady Zmechanizowanej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, pana generała Dariusza Machuli, który jest obecny na dzisiejszej uroczystości, żołnierzy Wojska Polskiego, druhów, harcerzy, radnych miejskich, dyrektorów jednostek organizacyjnych, nauczycieli, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, naszej młodzieży szkolnej, zaproszonych gości i mieszkańców Kalisza Pomorskiego. Pochylmy głowy, by oddać hołd pionierom ziemi kaliskiej. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo.